To jest temat dnia. Piotrek, witam serdecznie. Dzień dobry. A dziś w naszym studiu ksiądz Jerzy Limanówka, Pallotyn, prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Szczęść Boże. A także Monika Florek-Mostowska, wiceprezes tej fundacji, dziennikarka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się jutro cieszę, że tu jestem. Jutro Wielki Post. Wielki Post, czyli wielka szansa. Jak ją wykorzystać? Co roku mamy tę szansę do wykorzystania. Tylko. No nie licząc Adwentu, Adwent jest takim mniej bardziej akcentowanym okresem takiego przygotowania. No Wielki Post to rzeczywiście to jest taki czas, który mobilizuje do tego, żeby w jakiś sposób zrobić taką rewizję wobec Pana Boga, naszej relacji do Pana Boga. Tak więc jest to no, rzeczywiście duża szansa, która przed nami stoi. Umartwienie to jedna z takich szans? Czy jednak nie? To są trzy takie warunki dobrze przeżytego postu. Modlitwa, post, czyli wstrzemięźliwość od jakichś ekskluzywnych, wyszukanych pokarmów oraz jałmużna. No i z tym trzecim wiąże się trochę nasza działalność dobroczynna, bo jest to też taki czas, kiedy umartwiamy się, czy też odejmujemy sobie od ust, rezygnujemy z czegoś, oferujemy Bogu tę wstrzemięźliwość, ale ona jest ukierunkowana na drugiego człowieka. Ona nie jest dla samozadowolenia, tylko właśnie po to, żeby nie dzielimy się z kimś tym, co nam zbywa, tylko tym, z czego sami rezygnujemy na rzecz drugiego człowieka. Warto w Wielkim Poście rezygnować na przykład z jedzenia czekolady, czy potraw typu sushi, to brzmi zbyt małostkowo, to jest nic. Nie, to każdy musi też zdecydować się rzeczywiście na swoją formę postu, bo rzeczywiście no, dla jednego to jest odmówienie sobie jedzenia, dla innych może mniej internetu, może mniej komputera. Więc to jest w zależności od tego, kto rzeczywiście co może sobie wybrać, co jemu sprzyja. Tylko z tym, że to jest dość ważne, że powinniśmy to zawsze jednak wybierać w relacji do Pana Boga, czyli że to, co zyskujemy, powinno nas przybliżać do Pana Boga, żeby tutaj no, nie mylić takich rzeczy, że no, może więcej sportu na przykład. No to nie bardzo to jest, prawda, jest oczywiście, że jest to zawsze chwalebne, ale to nie jest to koniecznie coś, co by nas zbliżało do Pana Boga. Czyli dzieła kultury, wartościowy spektakl, dobry film. Także. Tak, no dobre wykorzystanie czasu to rzeczywiście jest to, myślę, że to jest dobry punkt dla ascezy, który powinniśmy w sobie kształtować. 40 dni w ciągu całego roku to dużo czy mało, żeby się zmienić? Nie, to nie jest dużo, aczkolwiek zawsze początki są ważne. I trudne. Tak, i no, bo myślę, że też trzeba dobrze rozumieć słowo asceza, że to nie jest tylko samo umartwienie, to jest rzeczywiście taka, no, w dzisiejszym języku byśmy powiedzieli, przemyślana polityka życia wobec samego siebie i w relacji do Pana Boga. To tak byśmy to co my mówimy dzisiaj, takie jest modne słowo zrównoważony rozwój i tak dalej. To jest tak, że to chrześcijańska asceza właśnie do tego prowadzi, żeby mieć taką właściwą relację i do samego siebie, i do Pana Boga. Czyli taka rewizja swojego życia pod kątem, czy ono jest sensowne, na ile ono jest sensowne, a na ile jeszcze nie. No ale pokuta, post to dzisiaj niezbyt popularne słowa. A mają one jednak znaczenie, nie tylko w Wielkim Poście. Tak, myślę, że to trzeba je oczywiście jak najbardziej przypominać. Tylko, że to jest to w takim kontekście, że rzeczywiście pokuta powinna nas też w jakiś sposób no, zmieniać na lepsze. No, to nie jest to tak, żeby powodowała w nas jakąś jeszcze większą zgryźliwość czy agresję nawet wobec innych ludzi. Święta Teresa Wielka podobno, kiedy zauważyła, że jej siostry zaczynają być zgryźliwe, ponieważ się nie wyspały, a miały pobudkę o 4:30, stwierdziła: siostrzyczki, śpicie dzisiaj do 7:30, ale macie radośnie chwalić Pana Boga. To dobry kierunek? No zdecydowanie, to jest właśnie ten kierunek, który chodzi w chrześcijaństwie, no bo też to wszystko są środki, ani post, ani modlitwa, ani jałmużna nie są celem w samym sobie, tylko one są środkami, które mają nas prowadzić do lepszej relacji i z samym sobą, i z drugim człowiekiem, no i w końcu z Bogiem.
Ksiądz uczestniczył w pogrzebie świętej pamięci Heleny Kmieć. Santo subito? Było bardzo wiele słów wypowiedzianych o świętej pamięci Helenie. Ja jej osobiście ani wcześniej nie znałem, ani też nie bardzo nie słyszałem. Myślę, że to nie jest to wykluczone, no bo mimo wszystko jednak pojechała tam w ramach wolontariatu misyjnego, jednak to była służba Panu Bogu, aczkolwiek był to napad rabunkowy. Niemniej jednak no to świadectwo i można powiedzieć, że na posterunku, na którym zginęła, to rzeczywiście to świadczyło to, rzeczywiście, że to była służba Panu Bogu. Czy po tym dramatycznym zakończeniu jej życia dzisiaj członkowie fundacji misyjnej Salvati.pl z czystym sumieniem zachęcają ludzi młodych do tego, by realizowali swoje wewnętrzne powołanie, czyli na przykład wyjazd na misję, czyli na przykład wcielali się nadal, mimo wszystko, w rolę wolontariusza misyjnego? To jest tak, że my nie musimy zachęcać, bo jest coraz więcej ludzi, którzy chcą coś zrobić dla innych, którzy zgłaszają młodych, się na wolontariat. Świeckich. Młodych, świeckich, takich, którzy już skończyli studia albo kończą studia, właśnie teraz bronią prace magisterskie i chcą rozpocząć to swoje życie zawodowe właśnie od pracy wolontariackiej. I oni są zachęceni i zmotywowani. Ta śmierć Heleny Kmieć, ta cała sytuacja pokazuje nam wszystkim i nam jako tym, którzy organizują wolontariat i wolontariuszom, że to nie chodzi tylko o chęć zrobienia czegoś dla drugiego człowieka, nie tylko o chęć przeżycia przygody, która też często jest takim elementem motywacyjnym, ale że ten wolontariat to jest poświęcenie no nawet prowadzące do ofiary śmierci, że może być również tak. No ale to nawet ksiądz mi chyba dzisiaj mówił, że salwatorianie mają coraz więcej, że po śmierci Heleny Kmieć przybywa chętnych do wolontariatu. Czyli te ideały nie są nam obce i takie poświęcenie aż do śmierci współczesnemu człowiekowi nie przeraża go. No właśnie, ta ofiara życia nie jest czymś przerażającym, tak? Nie zamyka tych furtek. Myślę, że nie. Raz, że to jest też trochę takie psychologiczne podejście każdego z nas, że jesteśmy przekonani, że nieszczęścia spotykają innych, a nie nas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no ja myślę, że nie można też tutaj bagatelizować tej sprawy duchowej. No, to jest też tak, że wierzymy w życie pozagrobowe, wierzymy w świętych obcowanie, wierzymy, że świętej pamięci Helena odeszła tutaj od ziemskiego życia, ale nam towarzyszy i myślę, że jeżeli mielibyśmy mieć jakąś patronkę właśnie wolontariatu misyjnego, no to ona jak najbardziej tą patronką może być i być może, że ona już też w taki sposób działa, że znajdują się następcy, którzy chcą podejmować dalej to zadanie. To już święty Tertulian mówił bodajże, tak? Krew męczenników jest ziarnem przyszłych chrześcijan. Tak więc myślę, że to absolutnie nie. Natomiast myślę, że ta śmierć jednak to tak troszeczkę dobrze ustawia wolontariat misyjny, że to nie jest wycieczka, to nie jest wyjazd turystyczny. To nie jest, tak, to nie jest urlop, to jest rzeczywiście praca, to jest służba. Oczywiście warunki, nie wysyłamy wolontariuszy w niebezpieczne kraje, w niebezpieczne miejsca. Zawsze napad może się zdarzyć i to jest nieuniknione. Ale faktycznie to trzeba brać pod uwagę, że to nie jest wyjazd turystyczny, wolontariat misyjny. W komentarzach w internecie mogliśmy przeczytać takie pytania, czy to miało sens? No, myślę, że tak. To jak najbardziej jej praca. No, nikt nie przewidywał takiego zakończenia. To siostry, które, te służebniczki, które tam pracują tam od wielu lat i nie. To nie było, że to było jakieś takie miejsce bardzo niebezpieczne, czego by się spodziewały. To nie był jak, nie jakiś region wojny, ani zagrożeń.
Natomiast no, to już po prostu trzeba sobie odpowiedzieć, no, jak życie każdego człowieka, które jest nagle przerywane i to, co do tej pory zrobił, to czy rzeczywiście to miało sens dla niego i dla innych. Ale może to było życie spełnione, bo nie chodzi o to, żeby żyć długo, ale żeby to życie nasze było efektywne i spełnione. Być może życie Heleny Kmieć tak, w taki sposób się spełniło. A jak się zapamiętał to ostatnie pożegnanie? No, było bardzo dostojne. Rzeczywiście ludzi sporo się zebrało i tę atmosferę rzeczywiście takiej modlitwy można było odczuć. Myślę, że no, bardzo przejmujące było to przemówienie przełożonego Salwatorianów, które te krzyże misyjne, które zabierają ze sobą wolontariusze, no, rozdał poszczególnym osobom. Dał rodzicom oczywiście na pamiątkę, znak pamięci po zmarłej córce, opiekunowi wolontariatu, żeby to rzeczywiście też miał pod uwagę, że to rzeczywiście wolontariusze biorą krzyż dla misyjny, siebie. Tak. Biskupowi Zającowi, który no, jest z rodziny, związany więzami rodzinnymi ze zmarłą Heleną. Tak więc myślę, że to takie pożegnanie rzeczywiście, to ten pogrzeb miał też taki głęboki charakter edukacyjny, wyjaśniający rzeczywiście, czym służba wolontaryjna jest. I myślę, że to też wpłynie na takie docenienie. Że to nie jest lekka sprawa, tak, że to niekoniecznie też bezpieczna, raczej nie jest bezpieczna. Tak, myślę, że to też wpłynie na takie pewne docenienie no, tego zjawiska, no bo do tej pory no, mówimy o misjonarzach, zakonnikach, zakonnicach, księżach diecezjalnych, misjonarzach świeckich. Wolontariat misyjny może do tej pory był troszeczkę tak traktowany trochę z przymrużeniem oka, że to jest właśnie no, troszeczkę taka, powiedzmy, służba. Natomiast no myślę, że to teraz rzeczywiście też wpłynie na takie docenienie wartości samego wolontariatu misyjnego. Misjonarz na post, kolejna akcja związana właśnie z tym ważnym dla nas okresem. No, modlitwa to jest bardzo inicjatywa godna polecenia, zorganizowana przez oblatów czy sercanów. Tak. Oblatów, którzy to rzeczywiście, ja byłem sceptyczny co do tej formy. Dlaczego? Bo trochę się tak bałem, każdy organizuje swoich misjonarzy. Natomiast no, tutaj była trochę taka platforma... Globalne potraktowanie tematu. Tak, trochę platforma współpracy, o którą w Kościele nie jest tak łatwo pomiędzy różnymi zgromadzeniami, czasami jest więcej rywalizacji niż współpracy. Także no, ja jestem pełen podziwu, że rzeczywiście i determinacji tutaj organizatorów tej akcji. No i myślę, że oddźwięk, z jakim spotyka się ta akcja, rzeczywiście to był bardzo dobry pomysł i rzeczywiście no, my również jako fundacja wspieramy tę akcję. I też bardzo fajny tytuł przyciągający. Specjalna misja księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Tym razem kierunek Medjugorju. No właśnie, warto tam pojechać. Co tam znajdziemy? Co znajdziemy w Medjugorju? No, misją arcybiskupa Hozera jest przede wszystkim zbadanie kierunku duszpasterskiego, jaki tam istnieje. Ja mam mieszane uczucia co do Medjugorja. No, w ogóle nie jestem osobą, która łatwo wierzy i przyjmuje objawienia. No, ale mówią o tym miejscu, że jest to konfesjonał świata. Kardynał Schönborn nawet, kardynał Wiednia mówi, że jest wiele dzieł w krajach zachodnich modlitewnych, które powstają, rekrutują się właśnie z tych osób, które były w Medjugorju. No, wygląda na to, że ma to jakąś siłę duszpasterską, ale no jeszcze wciąż trudno jest nam oceniać. No i papież Franciszek wybrał właśnie naszego tak, pasterza. Tylko właśnie ważne, że arcybiskup Hozer nie jedzie tam, żeby ocenić, czy te objawienia są prawdziwe, czy nieprawdziwe, no bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy tego ciekawi. Tylko chodzi o zbadanie tego aspektu duszpasterskiego. Jakie ten aspekt duszpasterski ma znaczenie dla Kościoła. A w jakim kierunku to idzie, tak? Jakie zostawia po sobie owoce? Bo przypomnijmy, tak naprawdę Kościół może wypowiadać się o rzekomych objawieniach dopiero po ich zakończeniu. A one podobno trwają do dzisiaj. Trwają do dzisiaj. No i to jest jak gdyby największy problem tych objawień.
bo tak warto też przypomnieć sobie początki tych objawień. To był 81 rok i to była też troszeczkę taka pewna seria tych objawień, dlatego że w tym samym czasie rozpoczęły się objawienia w Kibeho, w Rwandzie, gdzie teraz obecnie jako Palatyni jesteśmy kustoszami tego sanktuarium. I nie wiem, czy ktoś pamięta, że mniej więcej w tym samym czasie były tak zwane, już dzisiaj jest pewne, tak zwane objawienia w Oławie, które przeminęły i sam wizjoner przyznał się, że po prostu to była gra i żadnych objawień nie było. I myślę, że to troszeczkę też w tym kontekście tak to należy to rozpatrzyć. Z jednej strony mamy objawienia, które są już uznane, zatwierdzone. I tego się trzymajmy, tak? Tak, Kibeho, jeżeli chodzi o objawienie w Kibeho. Jedyne uznane przez Kościół w Afryce. Czyli ksiądz rozumiem sceptycznie podchodzi do tego, tych wydarzeń. Tak, myślę, że to jest trochę takie właściwe słowo sceptyczne. Aczkolwiek mam tam przyjaciół, ponieważ mowa o po prostu o fali nawróceń, Tak, ale mam tam przyjaciół, którzy spotkałem się z nimi w Brukseli niedługo po święceniach, byłem tam w szkole dziennikarskiej. Bruksela się nawraca, świetnie. Nie, tutaj dokończyć. I w tej szkole dziennikarskiej, to była szkoła, gdzie było nas było 24 studentów z 16 narodowości i była również dziewczyna z Bośni i Hercegowiny, Mirela, bardzo sympatyczna, która jako w szkole średniej, jako wolontariuszka była u początków właśnie tych objawień w Medjugorju. Wizjonerzy to są jej przyjaciele, dobrze jej znajomi. Po ukończeniu tej szkoły ona założyła szkołę ze swoim mężem, który też jest absolwentem tej szkoły, założyła szkołę studio filmowe i robią właśnie filmy o nawróceniach. Ja kilka filmów obejrzałem, rzeczywiście one robią duże wrażenie, bo to Koreanka, która się na przykład nawróciła i tak z Dalekiego Wschodu ludzi i tak dalej, tych jest czyli jest te filmy mają znamiona wiarygodności. Tak, ale właśnie Oława, która stwierdzone, że była już, że to nie były objawienia prawdziwe, również tam ludzie przyjeżdżali, modlili się, spowiadali. Więc to nie jest wyznacznik prawdziwości objawień. No to mogą być jakieś przeżycia duchowe, emocjonalne, trochę też psychologia tłumu, czy też zjawisko takiego zarażania społecznego, bo coś takiego też istnieje. No przy Ziemi Maryi to rzeczywiście reżyser tego obrazu pokazuje jednoznacznie, a raczej udowadnia tak, promocję tego miejsca. Jako miejsca pełnego nawróceń czy ewangelizacji. Także no ja jestem mimo wszystko sceptyczny i myślę, że to jednak też samo życie tych wizjonerów, które się różnie potoczyło dalej, to tak nie jest to do końca jak gdyby takie dobre świadectwo rzeczywiście o tych objawieniach, które tam mają miejsce. No życie jest drogą i ta kwestia Medjugorja myślę, że też. I też warto się przyglądać tym nawróceniom, czy one są trwałe, czy to są tylko chwilowe uniesienia. Ja myślę, że tutaj jeszcze trzeba poczekać i pewnie każdy ma swój osobisty stosunek. Wiesz, można czekać. Cóż to jest wobec wieczności? Po prostu ileż można czekać? Całe nasze życie jest czekaniem, więc myślę, że to trzeba z cierpliwością i też każdy z nas ma swój osobisty stosunek, podejrzewam, i do Matki Bożej, i do objawień, i do słów Matki Bożej. No, dla mnie to, co mnie nie zachęca do Medjugorja, to, że Matka Boża ciągle powtarza to samo, że na początku XX... tego nie spełniają, no to musi powtórzyć. Na początku XXI wieku, po prostu, kiedy rozwija się nauka, to ja oczekuję od Matki Bożej czegoś bardziej ambitnego, czegoś takiego ad vocem współczesnego życia. A jeśli ja słyszę ciągle, módlcie się o pokój. I redagowałam też książkę o Medjugorju, w której ta jedna z wizjonerek tłumaczy, że Matka Boża
tak jak matka ciągle upomina dziecko i ciągle musi powtarzać, żeby to dziecko wychować. Ale no, dla mnie osobiście to jest słaby mechanizm, bo wychowanie dziecka polega na wzajemnej relacji z dzieckiem, a nie na ciągłym upominaniu i takiej tresurze, więc no, jeśli o mnie chodzi, to ja czekam na jakieś wymagania, słowa tak? Bardziej. Mamy zresztą jasną górę. Ja myślę, że arcybiskup Hozard będzie miał rzeczywiście bardzo trudną rolę i ja myślę, że może on mieć, no tak można się powiedzieć, że on może mieć właśnie taką rolę, kiedy przy oznaczeniu, że jednak no, to nie są prawdziwe objawienia, żeby to jednak pozostało dalej miejscem modlitwy i spotkań ludzi. I takiego duszpasterstwa. I ja myślę, że to jest możliwe. No, warto choćby przypomnieć sobie to, co wiele osób na przykład z zagranicy jest zaskoczonych, którzy się pytają, kiedy Matka Boża objawiła się w Częstochowie. I są mocno zdziwieni, że w Częstochowie nie było żadnych objawień Matki Bożej. No a jest to sanktuarium, jest to miejsce modlitwy, również jest wiele świadectw o nawróceniach. Konfesjonały w Częstochowie również usłyszały, są świadectwami wielu pięknych nawróceń i zmian życia. Natomiast no, Matka Boża tam się fizycznie się nigdy nie objawiła, więc to jedno z drugim nie jest koniecznie powiązane. To nie musi być, że jeżeli te objawienia są nieprawdziwe, że to jednocześnie nie może być miejscem modlitwy, nawrócenia spotkania z Panem Bogiem. Ja też myślę, że to dużo mówi o nas, o ludziach, o człowieku w ogóle, który wymaga jakiegoś takiego wielkiego boom, takiego wow, żeby zacząć się modlić, prawda? Tak? Żeby zauważyć, że istnieje Matka Boża. No, jeden z moich przyjaciół, i myślę, że ja się trochę się tak skłaniam ku takiej teorii, że ty powiem, że to były prawdziwe objawienia. Tylko, że jak gdyby, no, czy sami organizatorzy, czy miejscowi duszpasterze, jakby się troszeczkę wystraszyli, że jak ogłoszą, że skończyły się objawienia, że to będzie... To będzie ważne miejsce, tak? No właśnie. Mhm. I że to jest po prostu dalej ciągnięte. No, to jest dość ryzykowna teza. To tak, nie tylko w Wielkim Poście, pamiętajmy w naszych modlitwach o księdzu arcybiskupie. O jego trudnej, niezwykle misji. Tam się właśnie wybiera, tak. Angażujmy się w akcję Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. I składajmy wielkopostną jałmużnę. Właśnie, serdecznie dziękuję. Ksiądz Jerzy Limanowka, Monika Florek-Mostowska, Palotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl. To był temat dnia, do zobaczenia. Dziękujemy.